Marsz, marsz Wąbrowski, ziemi włoskie do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Wąbrowski, ziemi włoskie do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. My, Jan, książę Sapieha, Herbulis, starosta bracławski, kanclerz królowej polskiej Heleny, wojewoda podlaski i witebski, najwyższy sekretarz Wielkiego Księstwa Litewskiego, marszałek hospodarski, protoplasta kodeńskich Sapiechów. Bacząc z uwagą nad twoimi zasługami, wójcie Jerzy, tak teraz jak i w przeszłości, szczególnie nad tym, iż przywróciłeś w dobrach naszych kodeńskich przywilej jarmarków, abyś dalej rządził mądrze i sprawiedliwie, rozsławiając przy tym Kodeń, ród Sapiechów i ludzi tu mieszkających i przybywających, przekazuję ci swą buławę, symbol władz. Przekazuję ci ją jednak tylko na czas jarmarku i ponownie wrócę w swoje włości za rok, chociaż w ostatnim czasie nie mogliśmy się spotkać ze względu na złe okoliczności panujące w świecie i będę dalej oceniał twoje, wójcie, dokonania. Dziś jednak masz pełnię władzy w dobrach naszych kodeńskich. Mości Kopczyński, salwę na cześć wójta Jerzego Trocia odpal! Następny odpalaj. Następna, uwaga! Czcigodny książę, dziękujemy ci za przybycie. Będę się starał pracować dla dobra gminy, parafii, a szczególnie dla ich mieszkańców. Tak jak robiliśmy to do tej pory. Szanowni Państwo, w ubiegłym roku nie mogliśmy się spotkać z wiadomych przyczyn, pandemia. Tym bardziej się cieszę, że dzisiaj możemy się razem tutaj spotkać i będziemy świętowali dwa święta. Pierwsze to jest Jarmark Sapieżyński, a drugie Podlaskie Lasto Sfortrolu. Organizatorem Jarmarku Sapieżyńskiego jest gmina Kodeń i gminę Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Natomiast organizatorem Podlaskiego Lata z Folklorem, gdzie jest Stowarzyszenie Przyjaciół Kodnia. Tu zapraszam pana prezesa Jacka Malarskiego do nas. I to jest impreza współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Cóż, cieszę się bardzo, że jesteście, że przybyliście do nas tak licznie. Myślę, że każdy coś sobie tutaj znajdzie w dzisiejszym dniu, pewne atrakcje. Mamy zajęcia dla dzieci, dla młodzieży. Mamy turniej uczniowskie, będą piękne pokazy konne, drodzy Państwo. No i z kolei jeszcze będą tak, zespoły Kresowiak, Jarzębina. No i dwie takie perełki, reprezentacyjny zespół Wojska Polskiego i kolejny zespół to jest zespół Śląsk. Pogoda nam dopisała, czyli Matka Boska też nas chroni. Dziękuję tutaj przede wszystkim Ojcom Oblatom, że udostępnili nam te błonia kodeńskie, bo gdyby nie udostępnili, nie byłoby tej atmosfery. Dziękuję wszystkim organizatorom, pracownikom Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, drodzy Państwo. No oczywiście, a szczególnie tutaj chciałem podziękować, bo to na ich barkach spoczęło doktora Piotra Skolimowskiego, dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Turystyki i sekretarza Mariusza Zańkę naszego, no i oczywiście pana dyrektora Malarskiego. Jarmark, kolejny trzeci jarmark sapieżyński uważam za otwarty. Możemy tutaj na kodeńskich błoniach po raz kolejny gościć tak znakomitych wykonawców, być świadkiem wspaniałej kultury. Jak pan wójt już wspomniał, bardzo rzadko udaje się zebrać w jednym koncercie takie dwie perełki, dumę naszego kraju, czyli reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego i zespół pieśni i tańca Śląsk. Akurat w Koniu tutaj macie Państwo taką możliwość oglądać. Jeszcze raz
bardzo dziękuję za tak liczną obecność. Myślę, że to niezapomniane spotkanie na Kodańskich Płomieniach dostarczy Państwu wiele radości, przyjemności, satysfakcji na długie jesienne, zimowe wieczory. Podlaskie lato z folklorem uważam za otwarte. Tak jest. Gorące brawa, drodzy Państwo. Jarmark odnosi się do historii tych ziem, do szlachetnego rodu Sapiehów, ale także do tradycji i kultury ludowej. Rekonstrukcje historyczne pozwalające poczuć się jak w epoce Sapiehów, barwny folklor ludowy, stroje ludowe, rękodzielnictwo, a także promowanie kultury kulinarnej regionu przyciągają do Kodnia całe pokolenia Polaków i są niewątpliwym wyrazem współczesnego patriotyzmu. Wydarzenie to w piękny sposób nawiązuje do postaci nierozerwalnej związanej z Kodniem. Jana Sapiehy, który w 1511 roku uzyskał od króla Polski Zygmunta Starego przywilej organizowania jarmarków w tym miejscu. Przede wszystkim jednoczy nas to, co się wydarzyło 400 lat wstecz, czyli przywiezienie obrazu Matki Bożej Kodeńskiej do Kodnia. To można powiedzieć początek nowej historii Kodnia. Gromadzimy się tutaj, aby cieszyć się swoją obecnością, odetchnąć tą pełną piersią, tym świeżym, czystym, podlaskim powietrzem z nad Bugą. I to nas tu gromadzi. Razem z Maryją chcemy przeżywać ten czas.